Jacek Karnowski, telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń i podsumowanie dnia. Po pacyfikacji mediów publicznych i uderzeniu w prokuraturę, ekipa Tuska i Bodnara bierze na cel Trybunał Konstytucyjny. Wyciekły szczegóły planu w tej sprawie. W Brukseli szczyt przywódców Unii Europejskiej oraz protesty rolników z całej Europy. Mają dość ideologii, która coraz bardziej utrudnia normalne gospodarowanie. Daniel Obajtek odwołany z funkcji prezesa PKN Orlen. Premier Tusk nie ukrywa radości, ale to smutny dzień. Odchodzi człowiek, który zbudował firmę, z której dumny powinien i może być każdy Polak. Walec bezprawia, którym kieruje rząd pod wodzą Donalda Tuska, ustawia się przed kolejną instytucją. Teraz koalicja rządząca chce wziąć się za Trybunał Konstytucyjny. Według przecieków do mediów bliskich rządowi kwestia rzekomej naprawy TK ma zostać podjęta podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, a to zaplanowane jest na 7 lutego. Nie wdając się w szczegóły, powiem, że po decyzjach, które zapadły w gronie liderów koalicji, pójdziemy na ostro. Nie będzie TK w obecnym składzie, powiedział ważny polityk koalicji rządowej, który chce pozostać anonimowy. Sprawę tak ocenia była premier Beata Szydło. Zamach na Trybunał Konstytucyjny to jest kolejny etap zawłaszczania państwa, rozmontowywania polskiego państwa, niszczenia instytucji. Donaldowi Tuskowi potrzebny jest Trybunał, ponieważ stanowi on przeszkodę do tego, ażeby mógł realizować swój plan zawłaszczania i niszczenia polskiego państwa. Sposób, w jaki to się odbywa, czy jak jest zapowiadany poprzez uchwały, jest skandaliczny. To jest łamanie konstytucji, łamanie polskiej praworządności. Mam nadzieję, że będziemy potrafili na to odpowiedzieć i zaprotestować, dlatego że dzisiaj możemy powiedzieć tak, że polityka prowadzona do Donalda Tuska prowadzi wprost na myśl i przypomina to, co dzieje się w państwach, które bardzo często określamy mianem autorytarnych. Z tego, co wiemy, Sejm uchwałą chce unieważnić wybór w sumie piątki lub szóstki sędziów, sięgając po takie preteksty jak rzekomo zbyt zaawansowany wiek sędziów profesor Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza w momencie wyboru. Tym samym Trybunał zostałby sparaliżowany, uniemożliwiono by też wybór nowego prezesa Trybunału, który ma się odbyć w końcu bieżącego roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek podkreśla, że możemy spodziewać się również rozwiązań siłowych. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny i prezydent to są jedyne organy, które działają zgodnie z prawem całkowicie i które w związku z tym stoją na przeszkodzie Tuskowi w zajęciu tego państwa w całości. I na pewno Trybunał Konstytucyjny i także Pałac Prezydencki to są dwa cele tej władzy, która żadnych reguł prawnych nie stosuje. I jeszcze jeden fragment z wypowiedzi profesora Czarnka dla telewizji w Polsce. Jak ocenia były minister edukacji, te rządy są rządami barbarzyńców. W wyniku wyborów 15 października do władzy w Polsce doszli barbarzyńcy, którzy żadnego prawa nie przestrzegają, wypełniają tę teorię Bachmana, który powiedział, że trzeba w Polsce zlikwidować władzę demokratyczną przy pomocy metod totalitarnych, dokładnie niedemokratycznych, totalitarnych. To robi Tusk, wykonuje to z iście niemiecką precyzją i Trybunał Konstytucyjny jest następnym organem, który będzie rzeczywiście przez niego atakowany. W jaki sposób, do jakiego stopnia, zobaczymy, natomiast bez wątpienia to jest to miejsce. Trybunału trzeba bronić każdej instytucji, którą atakuje koalicja rządząca. Stawką są demokracja, wolność i niepodległość naszego państwa. I konstytucja, która dziś została podeptana, obalona, co podkreśla europoseł Adam Bielan. W teorii wiemy, jak wygląda zmiana konstytucji. Ona wymaga większości 2/3 w zgromadzeniu, co oznacza, że nie można zmieniać konstytucji bez rozmów z największym klubem parlamentarnym w Sejmie, klubem Prawo i Sprawiedliwość. Takich rozmów w ogóle dotąd nie było.
ale coś, co wydawałoby się jeszcze niedawno żartem, głupim żartem, że Tusk może zmienić konstytucję uchwałą Sejmu, no biorąc pod uwagę to, co robią jego ludzie, no niestety nie jest do końca żartem. Ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób Tusk będzie chciał zmienić konstytucję przy oporze Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy budżetowej na bieżący rok i skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta następcza kontrola ma związek z bezprawnym pozbawieniem dwóch posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prawa do zasiadania na sali sądowej. Przebywający w Brukseli premier Donald Tusk tak skomentował tę sprawę. Stawianie ponad interes państwa, ponad interes ludzi, kwestie panów Kamińskiego i Wąsika, kwestię rozstrzygniętą, jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowania. I no trochę mi jest smutno, bo ja naprawdę liczę na to, no słuchajcie, to jest jeszcze ponad rok tej koabitacji, współpracy rządu z tym prezydentem i to jest za dużo czasu, żeby sobie pozwalać na takie, gry i zabawy. No nie... W ogóle źle się z tym czuję, że prezydent Rzeczpospolitej w interesie dwóch skazanych swoich byłych czy aktualnych kolegów no, jest gotów narazić interesy państwa. Określenie ludzi, którzy zostali wsadzeni do więzienia w ramach zemsty za swoją działalność na froncie walki z korupcją jako skazanych kolegów, no jest dość zabawne. Do tego odwracania kota ogonem z pewnością musimy się przyzwyczaić. A Szymon Hołownia w mediach społecznościowych wypowiedział się następująco. Cytujemy, prezydent wyszedł na chwilę ze swojej bańki do narodu i podpisał budżet, po czym wrócił do swojego świata, swoich sędziów, trybunałów, partii. Dobrze, że wyszedł, szkoda, że wrócił. Tu nikt nie czeka na kolejny odcinek sagi o Kamińskim i Wąsiku. I tak dalej, i tak dalej. Deklaracja, że panowie nie są posłami, nie będą uczestniczyć w obradach. No cóż, to już od nas, komentarz, opinia. Powiedzieć można wszystko, ale prawo jest jednoznaczne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami i w przyszłości z pewnością wybrzmi to bardzo jasno. Z kolei prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej. Ta rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13, czyli 13 na 13. To będzie 2 miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd, więc po 2 miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości. Czy z rządem Donalda Tuska da się rozmawiać tak, jak chciałby prezydent, spokojnie i merytorycznie? Więcej niż wątpliwe. No ale widać, że prezydent Andrzej Duda wciąż próbuje. W Brukseli zakończył się szczyt Unii Europejskiej, na którym 27 unijnych przywódców zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu do 2027 roku. Na nowe wsparcie dla Ukrainy zgodziły się wszystkie państwa, w tym zgłaszające sprzeciw do tej pory Węgry. Premier Tusk tak to skomentował w mediach społecznościowych. Dobry czwartek. Wiktora Orbana dało się przekonać, Daniela Obajtka dało się odwołać. Jedziemy dalej. Jechać można, ale dokąd i czy naprawdę ku dobremu? Odchodzący prezes Orlenu, Daniel Obajtek, ma się bowiem czym pochwalić. Szanowni państwo, w ciągu ostatnich lat przeszliśmy, mogę tak porównać, z czwartoligowego klubu sportowego do Ligi Mistrzów jako grupa. Dziś jesteśmy w rodzinie największych europejskich firm liczących się w Europie. Firm, która prowadzi
duże procesy inwestycyjne i firm, która przeprowadza transformację naszego kraju, transformację paliwowo-energetyczną. Przyjdzie jeszcze czas, że w ocenie osób publicznych, także przedsiębiorców, menadżerów, takich jak Daniel Obajtek, zaczną się liczyć fakty, a nie rozpędzona od wielu miesięcy kampania hejtu, a czasem i nienawiści, no i oczywiście nieprawd, półprawd, a nawet kłamstw. Swoje pożegnalne wystąpienie, chyba pożegnalne, bo może jeszcze wypowie się prezes Obajtek, w roli prezesa PKN Orlen zakończył nawiązaniem do kampanijnych obietnic Donalda Tuska. A już tak całkowicie na koniec, proszę państwa, jeszcze jestem prezesem do 5, łącznie z dniem 5, to będziemy jeszcze pracować przez te wszystkie dni. Co prawda nie będę tankował, bo będę czekał do paliwa 5.12. Dziękuję bardzo. Chyba się nie doczekamy. Z kolei w rozmowie z Radiem Z odwołany już prezes Orlenu odpowiedział na pytanie, co dalej, jakie ma plany. To co pan będzie robił? Panie redaktorze, no wie pan, zastanawiam się. Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Słucham? Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Ale mówi pan poważnie, czy pan żartuje? Żartuję. Aha. To był żart, ale może ta myśl rzucona tak lekko, w takiej lekkiej formie, jakoś zakiełkuje. Na pewno może przynieść zaskakujące owoce, a Daniel Obajtek z pewnością sobie w przyszłości poradzi, bo to zdolny i pracowity człowiek. Czy Daniel Obajtek nie opowiada się zapowiedzi zemsty, które tak często słyszał i słyszy z ust przedstawicieli ośmiogwiazdkowej Polski? Ja zawsze uważam, że jeżeli przejmuje się taki koncern, trzeba patrzeć dalej, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o całą strategię koncernu, bo to jest gospodarka. Jeżeli ktoś będzie oglądał się do tyłu i szukał coś na kogoś, to wcześniej czy później na tej swojej drodze się potknie. A jest coś takiego jak dzień powołania i dzień odwołania. Każdy to ma w swojej głowie. Nikt się bardziej zajmuje rozwojem koncernu, a nie ściganiem, szukaniem, tropieniem, bo to będzie miało wpływ na kapitalizację, na wiarygodność firmy i nikt z taką firmą nie będzie chciał robić biznesów ani w Polsce, ani na świecie. W Brukseli, gdzie obradowali unijni przywódcy, protestowali także rolnicy z całej Europy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Rzeczywiście bardzo wielu rolników, no to wyglądało poważnie. Na placu Luksemburskim przed siedzibą Parlamentu Europejskiego zniszczono pomnik. To zaprezentował w mediach społecznościowych to zdjęcie Jacek Sariusz-Wolski. No to pokazuje, jaka była skala tych protestów. Rzeczywiście bardzo, bardzo duża. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska tak komentuje to, co widziała wokół siebie właśnie w Brukseli. Dziś wkurzeni europejscy rolnicy zablokowali Brukselę. Wiecie dlaczego? Bo mają dość Zielonego Ładu, bo mają dość spadku konkurencyjności europejskiego rolnictwa, bo mają dość dławiących ich biurokratycznych przepisów, bo przegrywają z zalewem importowanej żywności. Dziś krzyczą tu na ulicach Brukseli: wasz talerz, nasza walka. Trzeba zakończyć z restrykcyjną, głupią polityką klimatyczną, z Zielonym Nieładem. Trzeba wesprzeć europejskich rolników, trzeba wybrać mądrze i dobrze dla Europy, dla europejskich i polskich rolników 9 czerwca. No te protesty w szerszym planie są sprzeciwem wobec takich przedsięwzięć jak Fit for 55, przeciwko polityce skrajnego ekologizmu, klimatyzmu, no który w istocie wymusza wygaszanie europejskiego rolnictwa. Czy pod wpływem tych protestów Unia Europejska zaciągnie hamulec, czy wyciągnie jakieś wnioski, czy też jak zwykle uzna, że lekarstwem jest jeszcze więcej tego samego? Już za chwilę zapytam o to europosła Patryka Jakiego, który bardzo wnikliwie obserwuje wydarzenia w Brukseli i Strasburgu.